Dzień dobry, dzień dobry. Za mną bardzo zabiegany tydzień i tak samo go skończę, w związku z czym dzisiaj arcykrótko. I chciałam Wam powiedzieć, że w zeszłą niedzielę niestety nie udało się powędrować, ale wykorzystałam to, że troszkę musiałam pokombinować z harmonogramem, jakieś nadgodziny do odbioru, te sprawy. I faktycznie udało mi się wyjść na tyle jeszcze wcześnie, że to, co planowałam zrobić w niedzielę, zrobiłam po prostu we wtorek. I byłam taka szczęśliwa. W ogóle nie sądziłam, że może człowiekowi tak brakować terenu i to chyba naprawdę uzależnia. Ale miałam coś takiego, że po prostu no, spędziłam tydzień jakby cały czas przy komputerze, czy to w pracy, czy w domu. I nie wychodziłam, albo siedziałam nad jakimiś papierami i miałam takie poczucie, że po prostu brakuje mi tego wyjścia, bo takie przejście, nie wiem, do dworca i z powrotem, w drodze do pracy czy w drodze z pracy, to jest malutko, dla mnie za mało. I po prostu już się tak męczyłam z tym, że ojej, nie wyszłam nawet na taki krótki spacer, bo po prostu pogoda była wtedy straszna. I jak poszłam już we wtorek, to się tak cieszyłam tym i to było takie miłe. I po prostu poczułam, że żyję znowu. Więc widzę, jaki to ma na mnie z jednej strony właśnie uzależniający wpływ, a z drugiej taki jednak dobroczynny, więc potrzebuję tego ruchu. I to mi dało do myślenia, żeby właśnie wykorzystywać wszelkie takie okazje, kiedy nawet mam dzień pracujący, ale na przykład pracuję w niestandardowych jakichś godzinach i mam kilka takich godzin za jasnego i będę chyba próbowała faktycznie takie okazje wykorzystywać i to mi daje chyba jedyną szansę, żeby skończyć ten projekt w tym roku, więc zamierzam spróbować, zobaczymy. Dlatego w sumie dzisiaj, mimo tego, że pogoda jest za oknem na razie średnia, nawet bardzo średnia powiedziałabym, no to chcę spróbować pójść w teren, najwyżej wrócę szybciej. Zobaczymy, jak będzie sytuacja się rozwijała. Na razie delikatnie pada, także zobaczymy. Pamiętam, że jak robiłam Górny Wrzeszcz tych parę lat temu za pierwszym razem, to wtedy prawie każda wycieczka była deszczowa i właśnie ta ostatnia nie była. I to jest teren, który będę robić dzisiaj, więc można powiedzieć, trochę się tak wymieniły dawny Wrzeszcz i dzisiejszy Wrzeszcz. No ale zobaczymy, zobaczymy jak będzie szło. Natomiast wykorzystałam też jakieś, mimo tego zabiegania w tym tygodniu, miałam jakieś tam jedno wolne popołudnie i wykorzystałam je na to, żeby troszeczkę zacząć myśleć nad tym, jakie będą rzeczy na blogu w przyszłym roku. I na razie mam plan na pierwsze 2 miesiące mniej więcej. I nawet właśnie sobie zapisywałam już w nowym kalendarzu i widzicie pomarańczowy długopis, taki cienkopis, którym sobie zaznaczam, kiedy który temat, bo tak stwierdziłam, że wpiszę to sobie w kalendarz, a nie w jakiś tam luźny plik. No, więc możecie sobie ocenić, że jestem gdzieś tam w jakiejś dopiero cząstce tego roku. Prawdopodobnie dalej po prostu będę chciała Wam opisać Gdańsk, który zwiedzam teraz. I myślę, że to by było chyba najfajniejsze, bo zaczęłabym podobnie w kalendarzu, że tak powiem, o podobnej porze roku, jak zaczęłam w tym roku. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że się to uda. I rzeczywiście gdzieś tam, no później pewnie jakby w tym roku miałam tak, że zaczęłam, potem był ten lockdown, potem zaczęłam bardzo intensywnie, ale właśnie chcę zobaczyć, jak zacznę to tak pisać już tak serio, bo jestem gdzieś tam na, nie wiem, chyba maju, czerwcu, jakoś przełomie dopiero, jeżeli chodzi o pisanie z tego roku. Więc chciałabym sobie to tak zobaczyć, czy to się faktycznie gdzieś tam wyrówna. No i podejrzewam, że jeżeli już to zacznę, no to zajmie to pewnie większość tego przyszłego roku na blogu. Też w trochę innym trybie będę publikować, ale o tym powiem na początku roku. No i tyle na dzisiaj. Także ogarniam się i spróbuję wystartować mimo tej pogody, którą mamy za oknem. Do zobaczenia!